Też mi coś, a wy gadacie o jakiejś inflacji. Aj, Renatka, Renatka. Postać ma fajny, mroczny motyw. Tak gameplayowo nie za bardzo mi podpasowała. Chociaż tyle, że w grze fajne rzeczy mówi. Dziś omówimy sobie wybrane interakcje najnowszej postaci w League of Legends i nie będę omawiał wszystkich standardowo, gdyż spora część z nich nie jest aż tak interesująca. Natomiast Renata w swoich tekstach wypowiadanych w grze ma masę odniesień do kanonu League of Legends. Moim zdaniem najważniejszych jest 13 interakcji. You forget whose money made you what you are, Victor. Zapominasz, czyje pieniądze cię tu doprowadziły, Wiktorze. Pierwsza rzecz, a już taka dość poważna. Pieniądze stworzyły Wiktora takim, jakim jest. Ten tekst bezpośrednio rozwija nam lore zarówno Renaty, jak i Wiktora. Oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć, gdyż część z was może zwrócić na to uwagę, Wiktor z Arcana jest innym Wiktorem niż ten z kanonu League of Legends, a kanonicznie, gdy Wiktor został wyrzucony z Uniwersytetu w Piltover, udał się do swojego warsztatu i tam dokonał modyfikacji swojego ciała. Później uznał się za ojca wielkiej ewolucji, co ma jak najbardziej sens. Teraz pozostaje pytanie, bo w historii Wiktora nie ma słowa o Renacie, co wcale nie powinno dziwić. Wiktor powstał dużo czasu przed panną Glask, natomiast co w zasadzie sfinansowała Renia? Przemianę Wiktora? Czy finansuje wielką ewolucję? Dała mu pieniądze na ulepszenie samego siebie, czy finansuje sam ruch maszynowej ewolucji? Tego aktualnie nie wiemy, lecz gdy początkowo zaczęły się pojawiać informacje o Renacie, jak i sama postać, mówiłem, że byłaby ona idealną sojuszniczką dla Wiktora. Wygląda na to, że rzeczywiście tak jest. Two alchemists were murdered over 30 years ago, Camille. Do you remember them? Dwoje alchemików zostało zamordowanych ponad 30 lat temu, Kamil. Pamiętasz ich może? Tutaj mamy zaczerpniętą informację z samego kanonu Ligi. Wiemy, że ponad 30 lat temu rzeczywiście rodzice Hembaronessy zostali zamordowani z rozkazu Rady Piltover. Aczkolwiek jest powiedziane, że czynu dopuścili się strażnicy, a nie ktoś z klanu Feroz. Chociaż trzeba powiedzieć, iż zdarzało się, że Camille współpracowała z piltowerskimi władzami. W każdym razie Camille jest przedstawiana jako wielki wróg Renaty. Mamy sugestię, że obok wielu zbrodni, które popełniła, na przykład w interakcjach można wnioskować, że to ona porwała rodziców Caitlyn, to również tutaj dopuściła się aktu na rodzicach Renaty. How were your parents, Echo? If only you'd let me help them. Co u twoich rodziców, Echo? Gdybyś tylko pozwolił mi im pomóc. Tutaj mamy kolejne odniesienie do rodziców, ale akurat tutaj wiąże się to z Zeri. Całkiem niedawno w jednym z materiałów omawiałem wam historię ratunku rodziców Echo przez Zeri. Nie było to tam wprost powiedziane, aczkolwiek dzięki tej interakcji wiemy, że to właśnie Renata Glask odpowiada za porwanie rodziców Echo. Dlatego właśnie uwielbiam lore. Nie wszystko się przeczyta, a wiele rzeczy trzeba ogarnąć samemu. Siedzieć i rozkminiać długimi wieczorami, zamiast usiąść, pograć sobie, wyjść z domu, na spacer czy gdziekolwiek. Przynajmniej mam pretekst, żeby z domu nie wychodzić. Where were you when we needed you most, Janna? Gdzie byłaś, kiedy potrzebowaliśmy cię najbardziej, Janno? To jest akurat interakcja, w której może nie tyle, że nie zgadzam się z Renatą, ale nie zgadzam się w ogóle z prezentowaniem i stworzeniem tej interakcji. Bo historycznie Janna pojawia się kilkukrotnie celem udzielenia pomocy mieszkańcom Zon, wszak zaraz po tragedii, gdzie część miasta zostało zniszczone, w trakcie chęci stworzenia morskiej przeprawy, to Janna pojawiła się i ludziom pomagała. Renia odnosi się do sytuacji, gdzie niedawno miał miejsce wypadek chemiczny, przez który ulice Zon zostały zajęte trującymi oparami. Tutaj akurat Janna nie pomogła, okej, ale może nikt jej nie wzywał, nie prosił, ani nic podobnego. W poprzedniej tragedii pomogła ze względu na wiele modlitw, które wyszły od mieszkańców Zon. I bankrolled your pistols makers, Samira. Those guns are mine by right. Finansowałam twórczynię twoich pistoletów, Samiro. Z mocy prawa są moją własnością.
I to jest moim zdaniem najciekawsza interakcja, bo jeżeli lubicie tajemnice, a wiem, że lubicie, to znaczy w sumie to nie wiem, czy lubicie, to ta interakcja może sugerować jakieś konszachty z czarną różą. Jakby w ogóle okazało się, że Renata jest członkinią tej organizacji, to by było coś. Chociaż nie. Psst. Przecież Renata to LeBlanc. Pewnie mi nie wierzycie, już wam udowadniam. Kostur LeBlanc jest fioletowy, jak dekanter Renaty, ale pozamiatałem. Aby to zrozumieć, konieczna jest wiedza o pistoletach Samiry. Te zostały przez nią kupione w sklepie o nazwie Uzbrojenie Lani i Miel. Był to noksjański sklep, lecz dało się tam znaleźć wyroby zauńskie, jak i piltowerski Hextech chociażby. I pistolety Samiry są wzbogacone o nieprzetestowane usprawnienia z ZON. Zatem, jeżeli Renata finansuje ten sklep, można wnioskować, że już teraz planuje dalsze wpływy niż tylko na Piltover. Egzemplarze przedsiębiorstwa Glask mają przecież ukryte pojemniki z chemiczną substancją, mającą za zadanie skłonić ludzi do posłuszeństwa Hembaronessie i to jest jej ukryty wielki plan. Czy możliwe jest, że broń Samiry również takie skrytki posiada? Pikanterii dodaje również fakt, że wspominana czarna róża jest bardzo zainteresowana różą pustyni. Sing your little songs of unity while you can, traitor. Śpiewaj te swoje pioseneczki o jedności, póki możesz, zdrajczyni. Nowa postać bez interakcji, która hejtuje Serafin, to nie jest nowa postać. Ewidentnie jest mem i Riot bardzo mocno chyba chce taką tradycję wprowadzić. Myślę, że niektórym może się to nie spodobać. We could have done great work together, Singed. Pity. Razem mogliśmy stworzyć wielkie dzieła, Singed. Szkoda. Oczywiście Singed jest alchemikiem, który w swoim życiu pracował z wieloma partnerami, w tym nawet z noksińskimi wojskami. Aż dziwi fakt, że Renata ma taką interakcję do niego. Byłby świetnym nabytkiem dla jej przedsiębiorstwa i wygląda na to, że spośród wielu jej pracowników, sojuszników i hembaronów nie był zainteresowany ofertą. To jest dopiero samo zaparcie. Piltover will fall to me, Swain, not to Noxus. Piltover padnie przede mną, Swain, nie przed Noxusem. Tutaj może wam się wydać to z początku nieintuicyjne, albo być czymś na zasadzie, a takie to gadanie Hembaronessy do Swaina bez większego znaczenia w grze. No niestety, nic bardziej mylnego. Otóż Swain, czyli wielki generał Noxusu, a co za tym idzie Noxus sam w sobie, prowadzi wiele planów i nazwijmy to inwestycji pod militarne działania. Czytaj, wysyła tak zwanych inżynierów wojny, którzy mają wybadać ludzi, teren czy zinfiltrować dany obszar bądź strukturę. W jednym z ligolegendowych opowiadań mamy nieco powiedzianego o Tamarze, która miała zinfiltrować jeden z najpotężniejszych klanów w mieście postępu, czyli klan Medarda. Nie udało jej się, aczkolwiek wysyłano zawsze dwójkę inżynierów, a drugiemu przedarcie się do wewnątrz klanu jakoś się udało. I o to właśnie tutaj chodzi. Piltover nie zostanie przejęte przez działania Swaina, a ma być przejęte przez masterplan Renaty. A przynajmniej według niej. Work for me or work against me. Doesn't matter. Everyone comes to my side eventually. Pracujesz dla mnie albo przeciwko mnie. Ale to bez znaczenia. Ostatecznie wszyscy stają po mojej stronie. Wspomniałem przed momentem, że w urządzeniach przedsiębiorstwa Glask mamy specjalne skrytki. Cytat w grze stanowi prostolinijne nawiązanie do jej lore. Duża okejka ode mnie w stronę Riotu. I remember starving in the sump. A pathetic little nothing of a girl. Look at me now. Pamiętam, jak głodowałam w slumsach, jako mała, żałosna dziewczynka. Patrzcie na mnie teraz. I po raz kolejny mamy odniesienie do lore, widać, że Riot postarało się przy tworzeniu kwestii tej postaci. Jest to prawda, Renia była zaniedbywana przez swoich rodziców ze względu na ich altruistyczne działania, rodzina Glask nie była zbyt majętna, a ich córka często chodziła głodna, lecz po czasie i sumiennej pracy wspięła się na szczyt polityczny i handlowy ZON i współpracuje z możnymi w Piltover. Every fashionable Piltoven owns at least one of my products. So trusting, so naive. Każdy szanujący się Piltoverczyk posiada co najmniej jeden z moich produktów.
Tacy łatwowierni, tacy naiwni. To jest dokładnie to, o czym mówiłem przed momentem. Choć chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj podkreślić. Niektórzy mylą dwa określenia. Wszyscy Piltoverczycy posiadają co najmniej jeden artefakt przedsiębiorstwa Glask, a wszyscy podążający za modą Piltoverczycy posiadają co najmniej jeden artefakt przedsiębiorstwa Glask. Niby mała różnica, a znacząca i prawdziwa jest ta druga wersja. When my parents handed out their cures, they asked for nothing. So we had nothing. Kind, but foolish. Kiedy moi rodzice rozdawali leki, nie prosili o nic, więc nic nie mieliśmy. Życzliwe, ale głupie. Kolejny raz mamy świetne odniesienie do fabuły Renaty. Pomimo geniuszu jej rodziców, pomagali oni biednym, przez co sami byli biedni. Brzmi to bardzo szlachetnie, lecz nie dla Renaty, która nie chciała iść śladami rodziców i miała o wiele bardziej ekonomiczne i finansowe podejście do zarządzania. Liczył się dla niej głównie pieniądz i władza. I gave out breathers in exchange for Zon's loyalty. Those dividends are priceless. Rozdawałam oddychatory w zamian za lojalność Zaun. Te dywidendy są bezcenne. Znowu, jakby żywcem wyjęte z kanonu ligi. Dla mnie, szapoba. Tak jak mówiłem, Renia ma jeszcze trochę tekstów i to nie są jej wszystkie interakcje. Ale w mojej opinii są to te najważniejsze. I te najbardziej tajemnicze sobie tutaj wyjaśniliśmy. Dzięki za obejrzenie, do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.